Cześć, z tej strony Jacek, czyli Wasz Pan od Filozofii. Dziś w przyborniku filozoficznym zdefiniujemy sobie pojęcie monizmu, dualizmu i pluralizmu. Zapraszam. Monizm, dualizm i pluralizm to jedne z najważniejszych stanowisk w filozofii, a dokładnie w metafizyce. Stanowiska te stanowią odpowiedź na pytanie, ile rzeczy albo ile rodzajów rzeczy istnieje w świecie. Właściwie każdemu filozofowi, a już w szczególności każdemu metafizykowi, można przypisać jakąś odpowiedź, która wpasowuje się właśnie w bycie monistą, dualistą albo pluralistą. Pytanie o liczbę rzeczy istniejących w świecie albo o liczbę rodzajów rzeczy istniejących w świecie jest jednym z najstarszych pytań filozofii. Odpowiadał na nie już pierwszy filozof, o którym wiemy, czyli Tales, i odpowiadali właściwie wszyscy filozofowie w kolejnych wiekach. A zatem bez tego podziału trudno wyobrazić sobie właściwe rozumienie filozofii, w szczególności metafizyki. Stanowisko takie jak monizm, dualizm czy pluralizm dzielą się na odmianę rodzajową i numeryczną. Zajmiemy się najpierw odmianą rodzajową. W rodzajowej odmianie chociażby monizmu chodzi o pytanie, ile rodzajów rzeczy istnieje w świecie, a zatem z ilu rodzajów rzeczy składa się ostatecznie nasza rzeczywistość. Nie chodzi o to, ile rzeczy istnieje, ale ile jest rodzajów rzeczy, czyli ile jest rodzajów budulca, czy tworzywa, czy tego, co Grecy nazywali arche, czyli tej przyczyny wszystkich rzeczy. W zależności od tego, ile tych rodzajów istnieje, mamy do czynienia z monizmem, dualizmem lub pluralizmem rodzajowym. Monista odpowiada, że istnieje jeden rodzaj tworzywa, z którego ostatecznie składa się świat. Takim monistą był wspomniany już wcześniej Tales. Tales uważał, że wszystko składa się z wody. Filozofowie jońscy, czyli ci pierwsi filozofowie żyjący w starożytnej Grecji, również w większości byli monistami. Mianowicie twierdzili, że wszystko składa się z ziemi, tak jak Ksenofanes, albo z powietrza, jak twierdził Anaksymenes, albo z ognia, jak utrzymał Heraklit. Ten pogląd przetrwał wiele wieków. Odrodził się zwłaszcza w filozofii chociażby oświecenia, czy w filozofii najnowszej. My dziś właściwie wszyscy jesteśmy monistami, znaczy uważamy, że świat składa się z jednego rodzaju budulca. Fizycy badają, co to jest, czy są to superstruny, czy może jakieś nieznane byty, o których jeszcze nie mamy żadnego pojęcia. No, tak czy inaczej uważamy, że istnieje jeden rodzaj ostatecznego tworzywa rzeczywistości, dlatego można powiedzieć, że niewiele zmieniliśmy się od czasu pierwszych filozofów, którzy byli właśnie monistami rodzajowymi. Monizm rodzajowy dzieli się na trzy rodzaje. Pierwszy z nich to tak zwany monizm materialistyczny. Jest to pogląd, zgodnie z którym istnieje budulec jednego rodzaju i tym budulcem jest materia. Pogląd, który przed chwilą referowałem, dotyczący czy to Talesa, czy współczesnych naukowców, jest właśnie rodzajem materializmu. Utrzymujemy, że istnieje jeden rodzaj własności i że jest to własność materialna. Przeciwnym czy opozycyjnym kierunkiem monizmu względem monizmu materialistycznego jest monizm spirytualistyczny, zwany niekiedy idealizmem. Zgodnie z monizmem spirytualistycznym istnieje jeden rodzaj tworzywa rzeczywistości, ale jest to tworzywo duchowe, czy mówiąc bardziej ogólnie, niematerialne czy psychiczne. Tu odpowiedzi są różne. Zwolennikiem tego poglądu był w filozofii chociażby George Berkeley, który utrzymywał, że coś takiego jak materia nie istnieje, że nie mamy żadnych dowodów na istnienie materii, a przez to nie możemy przyjmować, że coś takiego w ogóle w świecie jest. Zakładał on zatem, że jedyne co istnieje to nasze treści psychiczne, a zatem, że cały świat składa się jedynie z tego co umysłowe. Ten pogląd zwany jest właśnie monizmem spirytualistycznym lub idealizmem. Wreszcie trzeci rodzaj monizmu to tak zwany monizm neutralny, który utrzymuje, że świat zbudowany jest z jednego rodzaju własności, ale nie jest to ani własność materialna, ani własność duchowa, umysłowa czy niematerialna. Taki pogląd przyjmował m.in. Bertrand Russell w XX wieku. Utrzymywał on, że podział na materialny i niematerialny jest powierzchowny i ogólnie rzecz biorąc błędny. Wynika z naszych tendencji do myślenia właśnie w kategoriach ciała i umysłu. Russell krytykował ten podział i uznał, że jeżeli istnieje jakieś tworzywo rzeczywistości, a w to wierzył, to musi mieć ono jakąś nieznaną nam naturę, że ta natura jest nam nieznana, a przez to, że nie jest ona ani umysłowa, ani fizyczna, nazwał ją własnością neutralną. A więc mamy trzy rodzaje monizmu rodzajowego: materialistyczny, spirytualistyczny i neutralny. Odmiennym stanowiskiem jest dualizm. Rzadko w stosunku do dualizmu używa się pojęcia dualizm rodzajowy, dlatego będę mówił w skrócie po prostu o dualizmie. Dualizm to stanowisko, które zakłada, że istnieją dwa rodzaje rzeczy ostatecznie konstytuujące rzeczywistość.
Dualistą był chociażby Platon, który wierzył, że z jednej strony istnieją rzeczy materialne, ale z drugiej strony istnieją niematerialne idee. Dualistą był również Kartezjusz, który uważał, że ciała to jedna rzecz, która istnieje, że to są pewne mechanizmy, ale obok ciała istnieją też dusze. Dusze zbudowane są zupełnie z czegoś innego niż z materii. Taki pogląd zwie się właśnie dualizmem. Dualizm oczywiście od tego, że istnieją dwie różne własności. Jest to pogląd często przyjmowany, zwłaszcza w kontekście wiary albo w kontekście tego, że umysł jest niematerialny. Będziecie mieli okazję przekonać się niedługo, kiedy będę tłumaczył filozofię umysłu, że dziś dualizm jest już poglądem raczej nieatrakcyjnym z różnych względów. Niemniej jednak przez wiele wieków odgrywał on kluczową rolę dla filozofii, dlatego warto pamiętać, że coś takiego jak dualizm istnieje i jest opozycją monizmu. W tym miejscu chciałbym wprowadzić techniczny podział na dualizm własności i dualizm substancji. Czasami możecie się z takim podziałem spotkać. Dualizm substancji przyjmuje, że istnieją dwa rodzaje substancji. Osobno ciała i niezależne od nich umysły, które mogą na siebie wpływać, ale ogólnie rzecz biorąc ich istnienie jest całkowicie niezależne. Natomiast dualizm własności jest stanowiskiem słabszym. Uznaje, że istnieje jakaś substancja, która ma jak gdyby dwojakie własności. Z jednej strony może mieć własności fizyczne, z drugiej ma własności umysłowe. O dualizmie własności powiem sobie więcej przy okazji filozofii umysłu, ponieważ jest to dość techniczny pogląd filozofii umysłu. Niemniej jednak warto wiedzieć, że dualizm substancji, którego broni Kartezjusz, i dualizm własności to dwa, mimo wszystko, nieco różne poglądy. Wreszcie ostatnim poglądem, o którym warto wspomnieć, jest pluralizm. Pluralizm jest poglądem, zgodnie z którym istnieje bardzo wiele rodzajów rzeczy. Pierwszym pluralistą był bodaj Empedokles, który uważał, że świat składa się z czterech substancji. Ziemi, wody, ognia i powietrza. Czyli, że te żywioły w jakiś sposób konstytuują nasz świat. Ale pluralistą może być również ktoś, kto twierdzi, że tych rzeczy może być nieskończenie wiele, że każda rzecz jest czymś osobnym, że każda ma inną swoją naturę i nie sposób rzeczy wzajemnie redukować czy sprowadzać do siebie i mówić o jednym rodzaju budulca, z którego wszystko jest zbudowane. Pluralizm nie jest bardzo często przyjmowanym poglądem, niemniej jednak konieczne jest wspomnienie o tej koncepcji w tej klasyfikacji. Obok monizmu, dualizmu czy pluralizmu rodzajowego istnieje również monizm, dualizm lub pluralizm numeryczny. W numerycznej wersji tych stanowisk chodzi o odpowiedź na pytanie, ile rzeczy ostatecznie istnieje w świecie. Najciekawszym poglądem w tym kontekście jest monizm numeryczny, który głosi, że istnieje dokładnie jedna rzecz. Czyli, że na przykład krzesło, które stoi w moim pokoju i książka, którą na początku tego odcinka trzymałem w rękach, stanowi dokładnie jedną i tę samą rzecz. Pewnie zastanawiacie się, kto głosi taki pogląd. Otóż to ciekawe, pogląd ten nie jest bardzo częsty, ale cały czas powraca w filozofii. Pierwszą osobą, która głosiła monizm numeryczny, był Parmenides, starożytny filozof, który pokazywał, że istnieje tylko jedna rzecz. W jaki sposób to robił? Otóż wyszedł od pewnego założenia, które odkrył w swoim rozumie. Mianowicie stwierdził, że byt jest, a nie bytu nie ma. I to oczywiste założenie doprowadziło go do tezy, że istnieje tylko jeden byt. W jaki sposób? No, jeżeli byt jest, a nie bytu nie ma, to byt musi być tylko jeden, bo gdyby były dwa byty, przedzierałby je niebyt, a nie bytu nie ma. Byt musi być nieskończony, dlatego że gdyby był skończony, to poza bytem byłby niebyt, a nie bytu nie ma. I tak dalej, i tak dalej. W ten sposób Parmenides dowodził, że nie ma żadnych rzeczy w świecie, rzeczy się nie zmieniają, są stałe. Dlaczego się nie zmieniają? Bo gdyby przestawały być bytem, przechodziłyby w niebyt, a niebyt to nie ma. W ten sposób doszedł on do stanowiska, że istnieje tylko jedna rzecz w świecie i był pierwszym w historii filozofii monistą numerycznym. Ale monizm numeryczny nie umarł razem z Parmenidesem. Pogląd ten został odtworzony w XVII wieku przez holenderskiego filozofa Baruch'a Spinozę, który uważał, że istnieje tylko jedna rzecz, mianowicie Bóg, ponieważ trochę jak Parmenides, Spinoza myślał, że Bóg jest nieskończony, a więc musi obejmować absolutnie wszystko, być samodzielny w istnieniu. Była to teza podobna do tezy, że byt jest, a niby to nie ma. Co ciekawe, koncepcja, że istnieje tylko jedna rzecz, wraca we współczesnej filozofii. I wraca ona wraz z uczonymi młodego pokolenia, którzy niejednokrotnie zwracają uwagę na to, że mówiąc o świecie, możemy opisywać go na dwóch poziomach. Albo wychodzić od tych drobinek, takich jak atomy, kwarki, gluony i mówić, że one składają się na coraz większe rzeczy. Albo przebiec inną drogę. Powiedzieć, że jedynym bytem jest cały wszechświat, a ewentualnie istniejące w tym wszechświecie rzeczy są aspektami tego ogólnego bytu. Taką tezę wygłosił w roku 2010 Jonathan Schaffer. Podjął chociażby w 2011 roku Philip Goff, młody uczony, który nazywa ten pogląd kosmopsychizmem. On uważa, że kosmos jest jedną rzeczą, która na dodatek ma cechy psychiczne.
A więc jak widać, monizm numeryczny nie jest wcale poglądem zapomnianym. Wprost przeciwnie, coraz bardziej intryguje różnych myślicieli, ponieważ odpowiada na pewne techniczne problemy, które rodzą inne stanowiska, takie jak no, dualizm numeryczny, który jest rzadko przyjmowany raczej, czy pluralizm numeryczny głoszący, że istnieje wiele rzeczy w świecie. A więc monizm numeryczny wcale nie jest tak szalonym poglądem, jak mogłoby się pierwotnie wydawać. Gwoli ścisłości dodam jeszcze, że istnieją takie poglądy, jak wspomniane wcześniej, dualizm numeryczny czy pluralizm numeryczny, ale o nich nie ma co za dużo mówić. Nie przychodzi mi do głowy żadne nazwisko związane z dualizmem numerycznym, które głosiłoby, że istnieje na przykład osobno świat, a że istnieją dwie rzeczy w świecie, na przykład osobno świat i osobno Bóg. To byłoby chyba dość dziwne. Natomiast pluralizm numeryczny jest domyślnym poglądem, który przyjmują ludzie. No wierzymy, że krzesła, stoły, ławki, my i Great Empire State Building to są różne rzeczy, a więc, że istnieje wiele rzeczy w świecie. Jak mówiłem, moniści numeryczni temu założeniu przeczą. To wszystko na dziś. Wiecie już zapewne, czym jest monizm, dualizm, pluralizm w wydaniu rodzajowym i numerycznym. O to właśnie chodziło, żeby tymi kategoriami umieć się posługiwać i dzięki tym kategoriom szufladkować poszczególnych filozofów. To oczywiście nie wszystkie problemy, jakie nastręcza metafizyka, no ale na tym musimy dziś poprzestać. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeżeli tak, to zapraszam do zasubskrybowania tego kanału, do zostawienia łapki w górę, a ja, cóż, zapraszam na kolejny odcinek Pana od Filozofii. Do zobaczenia.